Od dziś przestajemy być objęci zakazem przebywania i do Włodawy swobodnie mogą wjeżdżać turyści. Jednak skutki wprowadzonej strefy widać chociażby nad Jeziorem Białym. Jest piątek, a w turystycznym miasteczku tłumów jak w poprzednim roku nie ma. Inflacja, strefa z zakazem przebywania i bliskość do granicy z Białorusią mogą odcisnąć swoje piętro na przedsiębiorcach z branży turystycznej. Wójt gminy Wyryki zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego Renault Midliner S130. Pojazd był wykorzystywany do przewożenia materiałów sypkich. Cena wywoławcza samochodu wynosi 12 tysięcy złotych. Przetarg odbędzie się 14 lipca o godzinie 12 w sali świetlicy Urzędu Gminy. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto gminy wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 1200 zł, najpóźniej do dnia przetargu do godziny 11. Dom Kultury w Dubecznie zaprasza na zapisy na udział w letnich warsztatach artystycznych. 2 lipca odbędą się zajęcia z dekupaż dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat i tam jest 10 wolnych miejsc. W dniach 6-7 lipca przyjdzie czas na warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży w wieku 14-15 lat, 5 wolnych miejsc. A 15 lipca odbędą się warsztaty odlewów gipsowych dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, 10 wolnych miejsc. Zajęcia są darmowe, a zapisywać się można wyłącznie przez Messenger Domu Kultury Dubeczno. Młodszy inspektor Dariusz Godlewski od dzisiaj ma powierzone obowiązki na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego policji we Włodawie. Będzie nadzorował pion kryminalny. Zastąpi on na tym stanowisku młodszego inspektora Krzysztofa Tatysa, który został przesunięty do dyspozycji komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie z uwagi na stan zdrowia. Nowego zastępcę witała kadra kierownicza, policjanci oraz pracownicy włodawskiej jednostki. Młodszy inspektor Dariusz Godlewski służy w policji od 1997 roku. Wcześniej pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Zamościu na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zamościu. W związku z niedzielną uroczystością otwarcia zabytkowego centrum miasta po rewitalizacji, połączonego z obchodami Dnia Włodawy, na ulicy Rynek obowiązuje czasowe ograniczenie ruchu. Urząd Miasta prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i wyrozumiałość. Od dziś do 3 lipca część ulicy Rynek zostanie zamknięta. Szczegóły na grafice obok. Materiał zebrał i przygotował Konrad Kowalski. Dobrego wieczoru.